Miasto jak co roku pomaga władzom wojewódzkim, czyli wojewodzie lubuskiemu, pracownikom Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w organizacji uroczystości państwowych. Jesteśmy wsparciem organizacyjnym, logistycznym, natomiast jako miasto dodatkowo proponujemy w tym roku takie dwie, myślę, sympatyczne akcje. Po raz drugi będziemy realizować akcję Rośnijmy Razem. To jest akcja dedykowana młodym rodzicom, których dzieci urodziły się w ostatnim roku w Gorzowie lub w Gorzowie mieszkają. Na polu golfowym Zawarcie razem ze spółką Ineco, nad leśnictwem Kłodawa będziemy sadzić drzewa z okazji narodzin dzieci. 100 drzewek pojawi się 11 listopada, bo tylu rodziców zgłosiło się do akcji. Sympatyczne, radosne świętowanie, a do tego jeszcze powiększamy ten obszar zielony w mieście, na czym też bardzo nam zależy. Ponadto Ośrodek Sportu i Rekreacji po raz trzeci przy wsparciu klubów koszykarskich organizuje turniej dla młodzieży, niepodległościowy turniej dla młodzieży w systemie 3x3 dla różnych grup wiekowych. Mamy takie gwiazdy jak Dariusz Maciejewski, Agnieszka Szot i Andrzej Stefanowicz. Przy ich wsparciu młodzież będzie rywalizowała. Fajne nagrody, świetna zabawa, zapraszamy do kibicowania. A jeszcze dodatkowo miasto w tym roku też już po raz kolejny postawiło na biało-czerwone barwy. Urząd Miasta już od godziny 16 będzie oświetlony, aż do godziny 22. To jest propozycja dla wszystkich, którzy będą spacerować po mieście. Wieczór teraz długi, można obserwować to. Natomiast dodatkowo jeszcze miejski budynek, czyli Filharmonia Gorzowska, oświetlona będzie 2 dni. Dzień przed Świętem Niepodległości z okazji koncertu niepodległościowego i już normalnie w Święto Niepodległości też do późnych godzin wieczornych Filharmonia będzie podświetlona biało-czerwone barwy.